Joanna Scheuring-Wielgus, Lewica i Marek Sawicki, Trzecia Droga, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Pozwoli Pani, że jednak zapytam na początek, co Pan miał na myśli, śpiewając wczoraj tą ostatnią niedzielę w studiu Telewizji Polskiej? Tak, powiem szczerze, że jak mało uczestniczyłem w ostatnich 4 latach w programach TVP Info, bo to mnie zwyczajnie męczyło, to dałem im sygnał, że na czas się pakować, więc gdybym miał czas na dłuższy, że tak powiem, fragment, to bym im powiedział, no, do Ikei, po pudełka. Siedzicie Państwo teraz obok siebie, ale reprezentujecie totalnie różne wizje Polski. W takim razie pytanie, czy jesteście w stanie porozumieć się, Lewica z PSL-em, Lewica z Trzecią Drogą? My jesteśmy, chyba znamy się tutaj z Markiem trochę czasu, ale jesteśmy też takimi ludźmi, którzy potrafią usiąść do stołu i dyskutować tak długo, aż dojdziemy do kompromisu. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że jest jednak trochę rzeczy, które nas łączą. Na przykład zmiana w wymiarze sprawiedliwości. Chęć tego, aby pieniądze z KPO w końcu do Polski przybyły. To są takie zmiana telewizji rządowej, tak? To są takie rzeczy, które w pierwszej kolejności powinny się wydarzyć i my też jesteśmy akurat tutaj w tych kwestiach zgodni. Reszta spokojnie. Najpierw uważam, że trzeba poczekać na wyniki Państwowej Komisji Wyborczej, bo w zasadzie siedzimy tutaj i nikt z nas nie wie, jakie de facto są te wyniki. Mamy te exit pole, dwa różne, więc na spokojnie, na chłodno trzeba poczekać, myślę, nawet nie 24 godziny, a 48 godzin i wtedy zobaczyć, na czym stoimy i w którą stronę możemy iść. Ale możemy już założyć, że będziecie próbowali się porozumieć jako zjednoczona opozycja. Pytanie, jak bardzo zjednoczona? Czy zjednoczona również w sprawie aborcji, związków partnerskich, małżeństw osób tej samej płci? Zaczyna Pan znowu od tych tematów, które najbardziej różnią mnie akurat i Asię. Natomiast ona zaczęła... Ale są to tematy, które interesują ludzi i tematy, z którymi będziecie musieli się siłą rzeczy zmierzyć. Ale pan doskonale wie o tym, że jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, to w Polskim Stronnictwie Ludowym niezmiennie od 128 lat jest ta sama pozycja. Jest swoboda głosowania. Więc najpierw ustalmy to, co jest wspólne. A wspólne, tak jak powiedziała Joanna, jest kwestia chociażby wymiaru sprawiedliwości, to jest kwestia także polityki społecznej, to jest kwestia także polityki gospodarczej, to jest kwestia odblokowania KPO, to jest kwestia zmiany Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, uporządkowania mediów publicznych. Więc tych wspólnych tematów wydaje mi się, że przynajmniej na pierwszy rok rządzenia jest dużo. Natomiast później będziemy rozmawiali o kolejnych problemach i na pewno je rozwiązywali. Obecny tutaj przed chwilą Borys Budka też właśnie uderzał w te tony. To ja chciałem zapytać, jaki macie plan na tę telewizję publiczną chociażby, bo to jest rzecz równie ważka, co te tematy, o których przed chwilą powiedziałem. Jeżeli chodzi o Lewicę, to my mamy na stole pomysł taki, który był kiedyś propozycją Obywatelskiego Paktu na Rzecz Kultury. Uważamy, że to jest ten taki też dobry moment na to, żeby na telewizję publiczną spojrzeć jednak troszeczkę inaczej, bardziej ekspercko, żeby były tam osoby jednak nie z nadania politycznego, stricte politycy, tak jak to się dzieje teraz, tylko osoby, które się na tym znają. No nie możemy powtórzyć nawet tego, co było przed 2015 rokiem. Ten Obywatelski Pakt dla Mediów Publicznych był stworzony przez ludzi, którzy mają ten temat, znają ten temat w pigułce. To są eksperci, to są artyści, to są fachowcy i my jako Lewica na pewno taki pomysł położymy na stole i zobaczymy. Natomiast wie Pan, ale to jest też tak... pomysł już w opracowaniu. Tak, to nawet jest ustawa, którą trzeba byłoby jednak trochę uaktualnić, jeżeli chodzi o kwestie związane ze światem wirtualnym, social mediami i tak dalej. Ale generalnie... kto tę ustawę przygotował? Kto ją napisał? Obywatelski Pakt na Rzecz Mediów Publicznych przygotowały organizacje pozarządowe, łącznie z ekspertami, z artystami. Mówi Pani uaktualnić. W jaki sposób? Uaktualnić. Co tam jest do uaktualnienia? Kwestia tego świata wirtualnego, ponieważ my żeśmy podpisywali, z tego co pamiętam, w 2016 albo w 2017 roku jako szereg opcji politycznych, chyba demokratycznych i wszyscy chyba żeśmy podpisali ten pakt wtedy, więc trzeba będzie go uaktualnić i położyć na stole. Natomiast i ja też nie chciałabym kłócić się tutaj czy z PSL-em, czy z Hołownią, czy z Platformą Obywatelską odnośnie kształtu, natomiast wszyscy doskonale wiemy, że telewizja publiczna nie może wyglądać tak, jak teraz wyglądała i nie możemy doprowadzić do tego, żeby kiedyś też w przyszłości doszło do takich zmian, jakie doszły po 2015 roku. Po prostu nie. A jak będzie wyglądało polskie rolnictwo w takim razie i kto będzie kandydatem na ministra rolnictwa? Od razu mówię, nie przyjmuję odpowiedzi, poczekajmy na wyniki wyborów. Otóż, panie redaktorze, kto będzie kandydatem, to zdecydują ci, którzy będą ustalali rząd, a więc ta trójka.
Ale dzisiaj... bardziej będzie to kandydat z PSL-u, czy może jednak Panie redaktorze, Michał Kołodziejczak? W mojej ocenie nie ma to znaczenia. Jeśli Michał Kołodziejczak jest gotowy zmierzyć się z tą funkcją... Ale przepraszam, nie ma znaczenia. Przedstawiciel Ludowców mówi, że nie ma znaczenia, czy minister rolnictwa będzie z waszej partii, czy z Koalicji Panie redaktorze, ja mam 7 lat doświadczenia bycia ministrem rolnictwa. Jeśli komuś się wydaje, że to jest ciepła, dobra posadka, to informuję nie. To jest jeden z trudniejszych resortów, a poziom zaniedbania i zniszczenia polskiego rolnictwa przez obóz odchodzący jest tak duży, że każdy, kto tam przyjdzie, będzie miał naprawdę kupę roboty. No to ja co będzie pierwszym zadaniem nowego ministra rolnictwa? Pierwszym zadaniem to będzie kwestia uporządkowania relacji pomiędzy Polską a Unią Europejską i doprowadzenie do zmiany komisarza. Ten komisarz, który niszczy rolnictwo europejskie, który nie rozumie, że podstawą powinno być produkcja żywności i zaopatrzenie w tę żywność także innych regionów świata, tam gdzie jest bieda. Gdyby dzisiaj bogaty świat umiał gospodarować żywnością w sposób racjonalny, to skala uchodźców, skala tej migracji, presji na Europę byłaby zdecydowanie mniejsza. To jest jedna rzecz. Druga, mamy sytuację, gdzie mamy napływ żywności z Ukrainy. No właśnie, ukraińskie zboże to jest też temat do rozwiązania na szybko. Oczywiście, że do rozwiązania i to trzeba zrobić w sposób tak, jak żeśmy proponowali, kaucje wwozowe na granicy i reeksport do regionów, gdzie tej żywności brakuje, ale także kontrakty terminowe, które musi wprowadzić Komisja Europejska i musi także w porozumieniu z ONZ-em, także z Wielką Brytanią czy Stanami Zjednoczonymi przygotować kwoty właśnie zaopatrzenia w regiony świata, gdzie nie ma żywności. To nie może być tak, że dzisiaj mamy sytuację, w której 10% ludzi na świecie cierpi głód, a bogata Europa zastanawia się, jak ograniczyć produkcję żywności, jak wyrzucić do kosza na śmieci 30% tego, co zostało wyprodukowane i kompletnie nie gospodaruje tym, co wytworzyli rolnicy europejscy, co wytworzyli rolnicy polscy. Trzeba także wrócić do koncepcji z lat 70. wspólnej polityki rolnej, gdzie była cena minimalna. Jeśli my mamy płacę minimalną, to dlaczego mamy nie mieć ceny minimalnej? Żeby rolnik siejąc teraz jesienią wiedział, że wiosną sprzeda to przynajmniej po kosztach wytworzenia. Skoro zahaczyliśmy o temat Ukrainy, to muszę do pani skierować pytanie. Jak naprawić te dyplomatyczne relacje z Ukrainą, które ostatnio, no mówmy się, zeszły na dość słaby poziom? Pan redaktor pyta nas tak wyrywkowo o poszczególne obszary, natomiast pracę trzeba wykonać w każdym jednym obszarze i ten, o którym pan wspomina, jest kluczowy. Dlatego, że nie tylko mamy wojnę w Ukrainie, ale również w Izraelu. Sytuacja Polski na arenie międzynarodowej jest dramatycznie zła. Zresztą wiemy, że cały świat patrzył na te wybory, że obserwował, że jakby wszyscy czekali na zmianę władzy i wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieli jako opozycja demokratyczna możliwość stworzenia tego koalicyjnego rządu, to chyba wszyscy odetchną z ulgą, dlatego, że my jesteśmy... Pani jeżeli, czyli jest strach, że się nie uda? No wie pan co? Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński to powiedział też w swoim przemówieniu, on tej władzy nie odda. Więc spodziewamy się tego, że przez kolejne 30... Nie odda łatwo. Przez kolejne 30 dni będą kurczowo trzymali się tych stanowisk, będą kurczowo próbowali zakłamać może rzeczywistość. Bo prezydent też wspomniał w jednym ze swoich wywiadów w trakcie kampanii wyborczej, że powierzy utworzenie rządu partii, która procentowo miała więcej w sondażach. Tak, mówił o tym w Polsacie News, więc tu będziemy mieli ten pierwszy krok konstytucyjny. Czy będzie wotum zaufania dla rządu Prawa i Sprawiedliwości? Ale rzeczywiście, że tak. To wotum zaufania tak, chyba... Tak, będzie? Czy... Nie, przepraszam bardzo, pomyłka. Oczywiście, że nie zgodzimy się na to, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie będziemy głosowali za premierem z rządu Prawa i Sprawiedliwości, natomiast jednak liczymy mimo wszystko dzisiaj w ten pierwszy dzień po tym wieczorze wyborczym, że jednak prezydent pójdzie po rozum do głowy i zaufa jednak tym, czyli Polkom i Polakom, którzy w sposób fenomenalny po prostu poszli zagłosować. Frekwencja jest przecież niesamowita i odda jakby tę możliwość przyjęcia pałeczki w rządzeniu opozycji, czyli tej większości, na którą opozycja zagłosowała. Ja wierzę jednak mimo wszystko w odrobinę mądrości pana prezydenta Andrzeja Dudy i nie powinien wykonywać w tej chwili ruchów pozornych. Wie doskonale, że
PiS nie uzyska większości w parlamencie, więc po co desygnować na premiera kogoś z obozu, gdzie tylko przedłuża ten proces o kolejne 2 tygodnie? Po co czekać miesiąc czasu na wyłonienie tego kandydata, jak można to zrobić w 2 dni po ogłoszeniu wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą? Bo nowy rząd naprawdę musi szybko wziąć się do pracy. Pierwsza rzecz, tak, odblokowanie ale sam środków pan o tym unijnych. Powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość łatwo tej władzy nie odda. Zakładam więc, że będzie jednak kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Ale mam nadzieję, że pan prezydent jednak wróci do roli prezydenta wszystkich Polaków, a nie prezydenta Prawa i Sprawiedliwości. Więc jego powinnością jest w tej chwili sprawienie, żeby Polska po wyborach zaczęła sprawnie funkcjonować. Pierwszą rzecz, którą on powinien zrobić natychmiast już dzisiaj, to wycofać z Trybunału Konstytucyjnego ten swój wniosek o sprawdzenie konstytucyjności ustawy o Sądzie Najwyższym, bo to będzie jeden z elementów odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy, ale także polityki spójności i wspólnej polityki rolnej. 770 miliardów od 2 lat leży na kontach w Brukseli, nie pracuje w polskiej gospodarce. Ja tylko przypomnę, że jeśli chodzi o środki z KPO, to jest 58 miliardów euro, to jest 270 miliardów złotych, gdzie już podatki, chociażby tax plastic, płacimy, gdzie już płacimy obsługę tej części kredytowej, a nie bierzemy ani eurocenta. Ba, zapłaciliśmy 2,5 miliarda kary. 2,5 miliarda euro kary, panie redaktorze, to jest energia odnawialna dla takich miast jak Siedlce, Ostrołęka i Mińsk Mazowiecki razem wzięte. Czyli po emocjach i po tym, co pan mówi, zakładam, że trzeba działać szybko, ale pytanie, czy będziecie mogli ewentualnie działać szybko, no bo 30 dni ma prezydent na zwołanie nowego Sejmu i dopiero wtedy zaczyna płynąć ten cały konstytucyjny tryb tworzenia rządu. Pytanie, czy w ciągu 30 dni Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało jeszcze wprowadzać jakieś swoje rozwiązania? I to jest już pytanie do Joanny Scheuring-Wielgus. Znaczy, mnie się też wydaje, rozmawialiśmy sobie przed programem, że Prawo i Sprawiedliwość może na przykład jeszcze zwołać posiedzenie Sejmu tej starej kadencji i na przykład uchwalić coś, co mogłoby na przykład, no tutaj jakby gdybamy, tak? Ale na przykład, nie wiem, wprowadzić się na przykład stan wyjątkowy, na przykład może coś takiego zrobić. Po Jarosławie Kaczyńskim i po Prawie i Sprawiedliwości jesteśmy w stanie spodziewać się wszystkiego mogą najgorszego. Mogą to zrobić, ale czy państwo rzeczywiście w to wierzą, że do czegoś takiego dojdzie? Panie redaktorze, powtórzę jeszcze raz. Nie wierzę w zapewnienia polityków Prawa i Sprawiedliwości, że uznają wynik wyborczy. Po prostu w to nie wierzę. Jestem 8 lat w polskim parlamencie i widziałam rzeczy, o których mi się w ogóle nie śniło w głowie, że mogą się wydarzyć. Więc tak zakładamy nawet najgorsze scenariusze. Dlatego uważamy, że prezydent Andrzej Duda powinien pójść po rozum do głowy i oddać rządzenie państwem tym, którzy dostali największy mandat w Polsce. A największy mandat w Polsce do rządzenia dostała opozycja w postaci Trzeciej Drogi, Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Jeśli... A wiemy doskonale, jaki jest także premier Mateusz Morawiecki, jak nie wywiązuje się ze swoich obietnic. Ja przypomnę tylko kwestię chociażby 1 miliona aut elektrycznych, słynnej Izery. Można tak wymieniać. To zmienić i Prawo i Sprawiedliwość, jak to mówił też Borys Budka obecny tutaj w studiu, rozliczyć. Natomiast zastanawiam się, że jeśli jednak, załóżmy, będzie kandydat ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to dopiero w drugim kroku konstytucyjnym Sejm grupą 46 posłów może wskazać swojego kandydata na premiera. I czy wy macie wspólnego kandydata spokojnie na premiera? Wskażę. Wszystko spokojnie będzie, naprawdę wszystko w swoim czasie. Świetnie się dogadujemy. Panie... Naprawdę proszę nam dać trochę czasu na spotkanie się, bo my jeszcze się chyba nawet nie spotkaliśmy. Tak, Borys Budka mówił, że się nie spotkaliście jeszcze, więc kiedy, czy jest już może ustalony jakiś termin chociażby przybliżony w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu, w ciągu miesiąca spotka się Zjednoczona Opozycja, żeby ustalić to, co może zaproponować już konkretnie Polakom? W mojej ocenie liderzy Zjednoczonej Opozycji powinni spotkać się jeszcze w tym tygodniu, dokładnie, niezależnie od tego, co będzie wyczyniał PiS, co będzie robił pan prezydent Andrzej Duda, po prostu zwyczajnie. Wygrana opozycja powinna być w tej chwili aktywna. To już nie jest opozycja, to już jest większość parlamentarna, która bierze odpowiedzialność za państwo i nie ma co zwlekać. I robi porządki. To w takim razie jeszcze muszę do pana Marka Sawickiego skierować konkretne pytanie. Jeśli ministrem rolnictwa zostanie Michał Kołodziejczak albo ktoś z jego ekipy, to czy PSL będzie wspierał, czy raczej trochę podszczypywał i kontrolował tego ministra? Panie redaktorze, właśnie rządy koalicyjne mają to do siebie, że się wspierają, ale i nawzajem kontrolują. I wtedy patologii jest zdecydowanie mniej. Bo jeśli mamy monowładzę, to nic tak nie deprawuje jak monowładza.
I władza absolutnie deprawuje, absolutnie, i to po 8 latach widzimy. Więc rządy koalicyjne, a tu mamy wszystko wskazuje na to, że będą to 3 partie, to jest gwarancja, że jedni drugim patrzą na ręce, że w końcu państwo wróci z powrotem do obywateli, że najważniejszy głos tym wszystkim będą mieli obywatele. My będziemy patrzeć na ręce nowej władzy, jaka by ona nie była. Joanna Scheuring-Wielgus, Nowa Lewica, i Marek Dziękuję. Sawicki, Trzecia Dziękuję Droga, bardzo. Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję.